Dzień dobry, witam, kłaniam się, Kamil Cebulski, tutaj jesteśmy z Bogusiem i już rozmawiamy tak, jakbyśmy się znali miliony lat, bo tak to chyba jest wśród ludzi, którzy coś tam robią, jak dinozaury, no tak powoli nawet wychodzą te różne cuda. Cześć Bogusiu, co tam słychać w wielkim świecie? Gdzie ostatnio wchodziłeś, na jakieś góry, triatlony, z jakiego maratonu wracasz? Witam serdecznie, no może nie aż tak, no całe życie w zasadzie jestem związany ze sportem. Od 14 roku życia, od 13 łyżwiarstwo, później trochę kulturystyki, sztuki walki i tak dalej, ale od 25 roku życia siedzę w triatlonie tak naprawdę jako zawodnik, trener i do dzisiaj, czyli już naprawdę ruszam się trochę, staram się utrzymać zdrowie. I to od razu taka informacja, jak pytam zawsze ludzi, ale dlaczego coś robicie? No to moim jakby takim priorytetem było to, żeby zachować zdrowie, ponieważ wychodzę z domu, w którym, no właśnie, mój ojciec był... Sport i zdrowie przecież to są dwie przeciwstawne rzeczy. No właśnie, no tak, no i widzisz, i tu jest właśnie ten haczyk. Bardzo często ktoś o tym mówi. Zajmuję się sportem zawodowym, ale też według pewnych moich zasad, pewnych reguł. Przez wiele lat prowadziłem sekcję młodzieżową w Elblągu, sekcję triatlonu, którą założyłem. Generalnie to był sport taki profesjonalny, doszliśmy do poziomu 12 zawodnika Mistrzostw Świata, ale co ciekawe, tu wszystko opierało się jednak na zdrowiu. I właśnie ktoś mówi, jak to możliwe? Zatem minimalny wkład pracy, maksymalny efekt, tak jak w biznesie. I pytanie, czy da się tak trenować i osiągać efekty? No nie wszędzie, nie w każdej dyscyplinie, natomiast tam, gdzie jakby charakter, wola walki, a w sportach wytrzymałościowych to jest też kluczowe, okazuje się, że można. No więc całe życie jakby kręcę się wokół tego, jak trenować, jak pracować z ludźmi, żeby osiągali tyle, ile mogą w danym momencie, ale tylko i wyłącznie w zgodzie ze zdrowiem. A od iluś lat... No właśnie nie odpowiedziałeś, gdzie tu zdrowie? Przecież ty przebiegłeś więcej maratonów niż ja mam lat. Tak, ale powiem dokładnie. Znowu, kwestia jest czegoś takiego. Pierwszy raz, jak usłyszałem o maratonie, miałem 14 lat. Pamiętam w filmie maratończyk Dustin Hoffman na przebieg maraton i ja do dzisiaj pamiętam, że myślałem sobie, wow, niesamowity człowiek, fantastyczna sprawa. Teraz co drugi znajomy, którego się spyta, to ja przebiegłem, ja zrobiłem to, ja zrobiłem tamto. Ludzie robią mnóstwo rzeczy i tutaj rzeczywiście zgadzam się, one bez przygotowania nie są zdrowe, natomiast tak jak każda inna sytuacja. Na przykład, ostatnio miałem taką dyskusję, czy w ogóle jakieś takie dwu-trzydniowe ekstremalne wydarzenia mają sens. No i mówię, a gdybyś pojechał w góry i zgubisz się na 3 dni, pijesz tylko wodę ze strumyka, nic nie jesz, przetrwasz, wrócisz, to czy twoje ciało od razu cię zniszczy? No nie. Masz szansę na to, żeby się odbudować, wrócić tam za kilka tygodni albo miesięcy i zrobić się pewną rzecz, gdyby trzeba było jeszcze raz, ale nie w tym całym szkopu. Rzecz w tym, żeby poznać jakby od strony fizjologicznej, na ile nasze ciało jest zdolne, ile może znieść w danym momencie i najważniejsza rzecz, przerwy i odpoczynki, bo praca to jest wysiłek i odpoczynek, czyli trening, przepraszam, to jest wysiłek i odpoczynek, a nie tylko sama ciężka praca. Także da się to pogodzić. Nawet mógłbym powiedzieć bardziej trening i odpoczynek, znaczy bardziej odpoczynek, bo jak tak obserwuję, bo też ze sportem trochę miałem do czynienia, 17 lat sztuki walki trenowałem i tak dalej, aż w końcu mnie jakieś tam płucowe sprawy dopadły i 2 minuty teraz to nie ma szans. Ale jak tak obserwuję z życiem, to ci zawodnicy dochodzą do jakichś wyników, po prostu ci, którzy nie złapali kontuzji. To nie muszą być jakieś takie talenty, że od urodzenia mają budowę i jeszcze mają tą wolę walki i wiesz, i cisną, tylko przeważnie, znaczy przeważnie, dużo częściej to są ci, którzy tak z wyczuciem, powoli, regularnie, bez napinania się. Ale długo. No właśnie. Bo długo, tak do 25 roku życia. Nie? Znaczy no zależy od dyscypliny, ale tu od razu podam ci przykład. Jeden z moich najlepszych zawodników, to mogę wymienić, Marcin Florek, bo pamiętam w swojej klasie był 7 w kolejce. Ja pamiętam, jak był sprawdzian na 1000 metrów, to on był w ogóle 7, a doszedł do bardzo dobrych wyników. No mam nadzieję z tego powodu głównie, że miał talent, pracę, miał wszystko się ułożyło w jego życiu, ale też trenowaliśmy bardzo spokojnie. Czyli nie było poganiania rzeki, jak to jest takim głównym moim hasłem. Natomiast płynęliśmy zgodnie z ciałem i okazało się, że po wielu latach to był skutek, najlepszy efekt właśnie w tej postaci. Także zgadzam się w 100%, że trzeba spokojniej zaczynać, dłużej prowadzić karierę i wtedy jest większa szansa na to, że ktoś przetrwa, zostanie i osiągnie to, co jest możliwe. No dobra. Z tego wstępu wiemy, że jesteś w sporcie, sam dużo, dużo ćwiczysz, ale też zdradziłeś już, że jako trener i opiekujesz się różnymi innymi ludźmi. Jak zwał, tak zwał, ale o tej karierze porozmawiajmy, no bo
też wiem, że ładnych 10 lat byłeś nauczycielem. A pójście na nauczyciela to tak trochę, wiesz, i słowo kariera i nauczyciel to tak mi trochę nie pasuje, czy osoby takie ukierunkowane na robienie kariery to tak na nauczyciela idą. Znaczy, skończyłeś maturę i na WF, czy ja? Nie, od razu wtedy. Zacznijmy może w ten sposób, że ja szybko zrozumiałem, że w życiu tak zwana kariera to jest przede wszystkim zdrowie i zadowolenie i szczęście. Także tą taką filozofię, którą teraz propaguję, no teraz dojdziemy do tego, ale mówię, najważniejsze i zobacz, mam 56 lat w tym roku. Ważę tyle samo, co w wieku 19 lat. Staram się jakby dbać, nie przeciągać jakby tego wszystkiego, pomimo że zrobiłem sporo różnych rzeczy, tam ileś tych maratonów, kilku Ironmanów i tak dalej, funkcjonuje w zasadzie normalnie, wstaję i nic mi nie dolega, tak to mówią niestety 30-latkowie, że wstajesz i jak nic cię nie boli, to nie żyjesz, więc ja sobie żyję naprawdę nieźle, dlatego że wiedziałem jako trener, jako fizjolog z czasem, bo też w tym obszarze jakby się rozwijałem całe życie, że muszę zachować umiar. Jakby to bardzo mi blisko do filozofii wschodnich, to szczególnie do stoicyzmu i tam jakby szukanie tego balansu i odnalezienie go w zasadzie okazało się sukcesem. Więc dla mnie kariera to jest to, żeby długotrwale wykonywać pewne zadania, te, które się kocha. Zresztą w ogóle jedna z koncepcji sukcesu to jest wytrwałe dążenie do wartościowego celu. I mogę powiedzieć dzisiaj, 20 lat temu, kiedy rozpocząłem moją taką przygodę ze sportem i też z filozofią, to późno. Późno, nie wiem czy późno, znaczy zacząłem w wieku 14 lat zajmować się sportem, natomiast w wieku 21 lat przeczytałem Demelo Przebudzenie i od tego momentu zacząłem się układać dwie drogi równolegle, tak, rozwój ciała, ducha i umysłu. Dobra, ale żebyśmy tak uporządkowali, nie? Mhm. Odbierasz maturę, tak. Idziesz z kolegami się opić, szczęście wielkie. Nie piłem. I wtedy, no sportowiec, no dobra. I teraz pytanie. Jak wtedy myślałeś o życiu, że jak będziesz hajs zarabiał? Przecież to były takie trochę fajne czasy, gospodarka rosła, prawie że, bo chyba to jeszcze były 80 lata, nie? W 83 zacząłem szkołę średnią, w 89. No to te przemiany, słuchaj, przecież tak. W naszych umysłach, tych trochę młodszych ludzi, mieć tam 20 lat i ustawę Wilczka, to jest przecież, wiesz, my do tego tak tęsknimy trochę jak do wielkiego marzenia, wielkiej szansy. A jak ty sobie wtedy wyobrażałeś, twoje życie będzie wyglądało? Kim chciałeś zostać? Nie, miałem nie policjantem. Nie, miałem to szczęście, że akurat poznałem ludzi, którzy mi pokazali właśnie wartość rozwoju osobistego. Wartość jakby taką mówię mentalną, bycia kimś mądrym, a nie bogatym w tamtym czasie. Po drugie, wiesz, to był taki czas... A nie było książek Kiyosakiego jeszcze? Były inne. No więc, ale przede wszystkim ludzie, których miałem szczęście spotkać i poznać. Serio były książki takie motywacyjne, takie, może niekoniecznie ale takie o życiu. Mając 21 lat, przeczytałem wtedy Antony de Mello, Przebudzenie. Na pewno znasz tę pozycję. I tam jest na dzisiaj... Nie zdarzyło mi się, ale może polecam. Polecam zajrzeć, więc generalnie to taki jezuita, który połączy jakby punkt widzenia chrześcijański z filozofią wschodnią. Generalnie on został tam trochę przez Kościół wyklęty ze względu na właśnie te połączenia, jakby swoją własną taką obserwację, ale dla mnie to była taka Biblia rozwoju. No i tam kilka rzeczy mi się zaczęło układać od tego momentu, ale jak pytasz, dlaczego nie poszedłem w stronę biznesu, a jak się mogło to wydarzyć? Mój ojciec był inwalidą, mama pracowała całe życie ciężko gdzieś tam w zakładach, więc ja nawet nie pomyślałem, że można zarabiać pieniądze. A powiem ci szczerze, że wam, że tak naprawdę ja to odkręcałem w głowie przez wiele lat. Po drugie, pracując 30 lat w oświacie, ja nie mogłem liczyć na to, że ja zarobię więcej. Ja po prostu robiłem to, co mogłem. I dopiero teraz, w wieku 52 lat, założyłem firmę, i teraz zarabiam i żyję inaczej, ale to trwało tyle lat, ale nie dlatego, że ja już wcześniej nie mogłem, tylko po prostu tak się to ułożyło. Podjąłem misję bycia nauczycielem i wolałeś sport. Bycie nauczycielem pozwala się utrzymać na jakimś takim normalnym poziomie, nie super, nie najgorzej, ale jest trochę czasu wolnego i można karierę sportowca budować. I tutaj tak, jako nauczyciel zawsze pracowałem więcej, czyli na półtora etatu przynajmniej, bo właśnie prowadziłem sekcję najpierw łyżwiarstwa, później sekcję triatlonu i tak naprawdę całe życie byłem w ruchu, więc ja nie mogę narzekać, miałem, że tak powiem,
przez większość życia co najmniej półtora etatu, trochę jeszcze do tego czasu wolnego, który też rozsądnie wykorzystałem, to za chwilę powiem. I powiem tak, to były piękne lata, natomiast 30 lat minęło, stwierdziłem, że ja już stoję w miejscu w tym momencie, już więcej tam się nie nauczę w taki sposób. No i podjąłem decyzję i to, co ciekawe, w pandemii w marcu, pandemia się rozpoczęła, a ja w czerwcu powiedziałem dyrekcji, że odchodzę ze szkoły, biorę najpierw urlop bezpłatny, co też no tak. Mówią, słuchaj, jak zacząłeś online'owo WF-u uczyć, to pewnie gotowało. Znaczy to jest oczywiście to być może, ale to nie była jakby główna motywacja. Ja podjąłem decyzję już 4 lata wcześniej. Ja po prostu przygotowałem się i tak każdemu mówię. Mówię, nie bój się zmiany, ale się na nią przygotuj. Więc ja sobie wyobraziłem, jak to będzie, więc przygotowałem sobie całą ścieżkę tej zmiany i zrobiłem to. I więc skoczyłem na głęboką wodę, powiedziałem mojemu synkowi, wtedy on miał 19 lat, on mówi, tato, na pewno w tym roku, na pewno w czasie tu pandemii. Ja mówię, syno, jeżeli teraz sobie poradzę, poradzę sobie zawsze. No i zdecydowałem i oczywiście dokładnie tak się ułożyło i radzę sobie teraz bardzo dobrze i zachęcam każdego, kto znajdzie w sobie potencjał, energię i ma to coś, do co można... pasję, którą można przekuć w pieniądze, warto to zrobić. To jest zupełnie inny świat. Okay. Jestem przeszczęśliwy, czyli że to robię. Na razie przytrzymajmy się tej kariery nauczyciela, no bo tutaj zdobyłeś potężne doświadczenie, nie tylko w szkole jako nauczyciel, ale jako trener, opiekun różnych zawodników, których tam przyjmowałeś za dzieciaka, potem oni wychodzili i tak dalej. No to jest potężne doświadczenie. Czemu na początku były łyżwy? No, znaczy z prostej przyczyny. To był rok 81 i pamiętam, że w ogóle pierwszą dyscypliną, jaką się zająłem, to było judo. Poszedłem potrenować troszkę. To ja rozumiem, a łyżwy... Nie, no tak, ale zobacz. Poszedłem, to jest ta prosta historia. Poszedłem na treningi jesienią chyba w 6 klasie. Trenowałem do wiosny, ale to co pamiętam, to ja od razu było widać, że jestem typem tlenowym, nie beztlenowym, bo na przykład jak była jakaś przerwa, to było takie malutkie okienko, ja tam wpadałem, po prostu łapałem powietrze i brakowało tlenu, tam wiesz, cały czas tempo. I to jest takie moje późniejsze skojarzenie, że mówię, to beztlenowe czyli, obciążenia poczekaj. Nie były mi po drodze. Czyli infrastruktura ze słabą wentylacją tak to było w 81. Odrzuciła cię od judo. No właśnie. I teraz, słuchaj, ale to nie było oczywiście najważniejsze. Natomiast po 8 miesiącach zabrano nas na zawody i jakoś tak szczęśliwie lub nieszczęśliwie, dzisiaj mogę powiedzieć, tak miało być, zestawiono mnie z takim zawodnikiem, który był ode mnie i cięższy, i silniejszy, trenował za 3 lata, po prostu zmiażdżył mnie i coś się wtedy stało. Zabrakło kogoś, kto by mnie wsparł. Ja wtedy właśnie, trenerzy robili swoje i tak dalej, chociaż ja bardzo szanuję i cenię tych wszystkich moich trenerów, ale jakby nie było takiej w zasadzie psychologii. Nikt nie postawił na mnie, nawet nikt nie rozmawiał ze mną, a ja się trochę zamknąłem w sobie, przeżyłem to, że po prostu zostałem taki zmiażdżony i w sumie dzięki temu podjąłem decyzję, że zmieniam dyscyplinę, poszedłem na łyżwiarstwo, akurat były jeszcze wtedy fajne zimy, mieliśmy tor łyżwiarski, w Elblągu była historia łyżwiarstwa bardzo, bardzo bogata. No i moim zdaniem dobrze się złożyło, tak? Bo w tym judo pewnie bym nie osiągnął żadnych tam specjalnych sukcesów, natomiast łyżwiarstwo było takim przedsionkiem dopiero do triatlonu i tego wszystkiego. Ale tam już trener był lepszy. Znaczy w ogóle, no to tam trener, z kolei miałem takiego młodego trenera też, który popełniał, później się dowiedziałem sam jak na studiach jako trener, jakie błędy popełniał, więc trochę nas tam zajeżdżał. Pakował nam 14-15-latkom jakieś sztangi na plecy, zrobił nas trochę cyborgów. Za mało techniki, za dużo siły, no i później szybko ta kariera tak przyhamowała. W wieku 16 lat ja już wiedziałem, że też w łyżwiarstwie szału nie będzie, ale bardzo kochałem to. Pamiętam wyjazdy do Zakopanego, w ogóle obozy, zimy. Potem mówiłeś kulturystyka. Tak, i w międzyczasie, bo dokładnie mając 14 lat, 15, zacząłem trenować łyżwiarstwo i jak zobaczyłem w lustrze, jakie ja mam wielkie nogi, a jaką mam chudą górę, to stwierdziłem, że coś tu nie bardzo gra, no, że to nie pasuje. Mówisz, że nie wyrwiesz, tak? No właśnie, no więc to była jakby jedna rzecz, że mówię, to nie podobało mi się to, ale inna rzecz. Jestem jeszcze z tych czasów, gdzie jak się wychodziło na podwórko, to trzeba było walczyć o swoje. Więc może pamiętasz, że to nie było tak miło jak teraz, że dostaniesz nos, przylecisz do mamy, mama poleci na policję, zaraz sprawa i tak dalej. Nie, my chłopaki musieliśmy radzić sobie normalnie na podwórku sami. Więc też się otarłem o kilka takich sytuacji, w których i dostałem lanie i musiałem się bronić, walczyć. To było takie, to było naturalne, ale to mnie też motywowało, żeby... Rozumiem to, tylko wiesz, ja tak trochę myślę z punktu widzenia biznesu, hajsu i tak dalej, no to judo, no to okej, to chyba tam jest większy hajs niż w łyżwiarstwie, a w łyżwiarstwie chyba jest większy hajs niż w kulturystyce.
Znaczy, widzisz, ja ci coś powiem. A ile masz lat, jeśli mogę zapytać? No teraz 40. No właśnie, no więc zobacz, jestem przynajmniej 16 lat starszy od ciebie i ja nadal nie uważam, że muszę myśleć w kategoriach pieniędzy, bo powiem ci z punktu widzenia mnie, że całe życie robię to, co kocham, a pieniądze pojawiają się same. Naprawdę. No przeważnie może tak nie jest. Aż ten szef, co wiesz, co myśli o pieniądzach, to będzie robił buty, a ten, kto robi buty, będzie miał pieniądze. Tak to takie stare, dobre powiedzenie jest. No ale wiesz, no... Znaczy, wiesz co, ja postawiłem w życiu, jeszcze raz mówię, postawiłem na zdrowie i szczęście i naprawdę nie przejechałem się na tym. Nie wróciłbym nawet 5 minut w moim życiu, żeby coś zmienić, bo jestem tu, gdzie jestem, dlatego że to wszystko ułożyło się w taki sposób. No wiesz, zbiegi okoliczności, różne przypadki, ludzie i tak dalej. Ja dzisiaj wiem, że to był taki plan tak naprawdę, więc ja to rozumiem. Natomiast przez te lata myślałem sobie, że to i tak się raz lepiej, raz gorzej układa, ale szło wszystko w dobrą stronę. Także nie postawiłbym dzisiaj na innego konia niż na zdrowie i na szczęście, na zadowolenie. No dobra, idźmy zatem dalej, czyli karierę, tu nauczyciel, po godzinach gdzieś tam różne grupy, trener. Opieka, sport, jazda, trenerka, czyli dosyć aktywnie. Jeszcze żeś te maratony tam wrzucił, jakieś cuda, osiągnięcia. Dobra, i teraz firma własna. W pandemii rezygnujesz, zakładasz firmę. Jaki miałeś plan na podbój świata wtedy? Mam cały czas taki sam. Dlatego nie przypadkiem rozmawiam z tobą, z właścicielem szkoły, dlatego że po tych 30 latach w pracy w oświacie dokładnie wiem, na czym się ta oświata opiera, jak ona funkcjonuje i co trzeba zrobić. Mój plan na dzisiaj, mówię to jasno, otwarcie, do końca moich dni, nie wiem ile mi się uda, ale będę dążył do tego, żeby zupełnie zmienić system oświatowy. Ja wiem, że powstaje mnóstwo różnych szkół, różnych rozwiązań i tak dalej. Ja już mam swoją własną wizję, przetrenowałem, przepracowałem. Wiem, jak to może wyglądać i też krok po kroku się zbliżam do tego, więc potrzebne jest znowu ileś różnych sytuacji, ileś ludzi, ile dobrej energii i tak dalej. Natomiast ja po prostu wiem, co mam robić. Dlatego to jest jakby mój kierunek i edukacja. Firma jakby powstała w oparciu o te moje doświadczenia z tych 30 lat pracy z dziećmi, z dorosłymi i z młodzieżą. No i tak to się płynnie rozwija cały czas. Ale w jaki sposób ten plan? Okej, edukacja, czyli ja najprościej otworzyć szkołę, która konkuruje z tymi publicznymi i jest bardziej zajebistsza i błyszczymy, tak? No bo tak się mówi, a tu są takie błędy, tu jest źle, no to pokaż na co cię stać, no to się wychodzi. Nie, no oczywiście. Można, szkolić nauczycieli, można robić jakieś prywatne programy, jakie cokolwiek. Co w tej edukacji? Jaki plan? No właśnie. No i tutaj powiem tak, kiedy poszedłem na studia generalnie, to więc zrobiłem tą magisterkę, zacząłem pracować, ale już w 2000, w sumie w 98-99 robiłem na AWF-ie badania z moimi zawodnikami, jeździliśmy tam na taki 3-letni program badawczy, no i z tego okazało się, sam mój promotor powiedział, że słuchaj Bogdan, to z tego da się zrobić doktorat i tak dalej, więc poszedłem jakby w tą stronę, zrobiłem doktorat w 2005 roku z fizjologii wysiłków długotrwałych, czyli generalnie z triatlonu. No więc tutaj jakby to z kolei otworzyło mi kolejne drzwi. Od 2008 roku z moją byłą zawodniczką, a teraz koleżanką, która też ma własną szkołę, Akademię Psychologii Sportu, prowadzimy w ogóle taki projekt psychologii sportu pozytywnego. I najpierw pracowaliśmy w SWPS Warszawa, później Katowice, tutaj w Sopocie, a teraz od 3 lat ona ma też swoją szkołę. Więc jest sporo różnych takich rzeczy, które mnie cały czas gdzieś tam pchało do przodu, więc w międzyczasie właśnie koncepcje, budowanie strategii, relacje z ludźmi itd. To wszystko się układa. To płynie powolutku i co jest jakby najważniejsze. Ja najpierw zostałem triatlonistą, żeby poradzić sobie z tym wszystkim po drodze. Bo gdybym chciał coś osiągnąć w rok, dwa czy trzy, nic by z tego nie było. Natomiast wiedząc, że mam charakter już Ironmana, to jest poradzę ze wszystkim, więc nie poganiam rzeki, obserwuję, co się dzieje, ale cały czas idę do przodu. Tego życzę. No ale czy jeżeli taki człowiek jest wytrwały i wiesz, dużo cierpienia zniesie i przetrwa, to czasami nie jest dłużej narażony na jakieś trudne warunki i nie będzie się buntował? Jest narażony, natomiast no tutaj widzisz, doszła kolejna rzecz. Od momentu, kiedy miałem 21 lat, czytałem Antonio de Mello, w zasadzie siedzę tak głęboko w psychologii, jak większość specjalistów, natomiast nie poszedłem na studia z wielu różnych powodów, wiadomo.
kursy, szkolenia, non-stop, cała biblioteka z 1000 książek i tak dalej, tak dalej. No i teraz właśnie w zasadzie pracuję w ten sposób, bo mam takie, stworzyłem środowisko w zasadzie, to pewnie dojdziemy do tego, w którym jakby sport łączy się jakby z pozytywnym myśleniem, z działaniem i to razem tworzy jakby takie, taki ten open balance mój. Także to po prostu ja to czuję, ja to wiem, to się układa płynnie, ja już nie walczę z niczym, nie mam powodu, żeby się denerwować, akceptuję dane momenty, robię to, co mogę i cieszę się z tego, co mam. Niby proste, ale trzeba było trochę lat poświęcić na to. Czyli głodny nie jesteś. Wiesz co, znaczy wiem, do czego zmierzasz. Mam potrzeby cały czas i marzę o tym, czyli mam swój cel osobisty, który się nie zmienia, czyli cel główny. Prowadzi wszystko w stronę tego, żeby podzielić się z ludźmi tą wartością, tymi wartościami, które udało mi się zdobyć przez te chociażby ostatnie 30 lat, co najmniej. Czyli ten wewnętrzny spokój, dbanie o zdrowie i tak dalej. I stąd jest ten open balance, czyli ciało, duch i umysł w jednym, gdzie zwracam uwagę równolegle na te aspekty i dzięki temu cały czas idę do przodu. Więc jestem nastawiony, że ten sukces tak zwany, w tym sensie on przyjdzie we właściwym czasie. Natomiast w związku z tym podkreślam, że jestem wytrwały, nie obawiam się o nic. Okej, okay, no to... Wiesz, każda cecha ma plusy i minusy. Mi się jak zacząłeś mówić o tej wytrwałości, to mi się przypomniał znowu z innej książki, 1980, nie, z farmy, o, z farmy tego, że tam był taki koń, który, wiesz, jak ten socjalizm na tej farmie nie działał, no to ten koń taki ma, to ja będę ciężej pracował, nie? I tak co chwilę ten socjalizm nie działał, to ten koń zawsze będzie, że ciężej będę pracował i więcej będę pracował i był taki wytrwały, że aż, wiesz, się zajechał. I to ale jest... wiesz co, ale to co robię, to działa, więc ja nie mam wątpliwości, ja po prostu widzę efekty mojej pracy, chociażby w tej chwili, wiesz, pracuję w taki sposób, że mam grupy sportowe i też otworzyłem dokładnie, nie dam taki program, Open Minder, generalnie. Jaki który jest program? No, program szkoleniowy, to za chwilę powiem, więc ja widzę, że co rok, co dwa lata, co trzy pojawiają się nowe osoby w moim życiu, nowe możliwości, nowe szanse, staram się je wykorzystywać, tak samo tutaj widzisz, jak mówię zawsze, jak podjeżdża nieraz pociąg, to musisz do niego wsiąść, bo następnym razem ten może nie podjechać, więc ja wiem, do którego mam wsiadać, do którego nie. Generalnie jak wsiadam, to jadę tam, gdzie trzeba, nie wypadłem jeszcze, nigdy nie wróci, więc jakoś to się układa. Dopiero prowadzisz firmę kilka lat, to ci wybaczę, ale pewnie niełatwo było się przesiąść na taki sposób, nie wiem, życia, funkcjonowania. To znaczy, no powiem znowu, tutaj akurat sport mnie nauczył tego wszystkiego, co jest kluczowe, tak? Czyli jakby wytrwałości, postawienia sobie celu, realizacji, planowania, więc jakby jak ktoś chce zakładać firmę, a mówię, czy kiedyś coś trenowałeś? Nie, no więc najpierw może potrenuj z rok czasu, to się chociaż przekonasz, czy jesteś wytrwały, bo jak wiemy, mnóstwo firm powstaje, ludzie zakładają je, ale upadają w ciągu 5 lat i teraz już wiem dokładnie dlaczego, po prostu zaczyna brakować woli, wytrwałości, pojawiają się jakieś trudności większe, mniejsze i koniec. Natomiast wiesz, jak ja mam już mental wyrobiony... Nie masz takiego wrażenia właśnie, że to może być trochę nie tak. Taka przypowieść, znaczy takie odkrycie, że jak zakładasz firmę, to możesz, no 3 scenariusze możesz mieć, tak? Pierwszy to jest, odnosisz wielki sukces, wiesz, chciałeś sprzedawać za 1 000 000, sprzedałeś za 5, potem jeszcze więcej, jesteś na okładce gazety, kupujesz, budujesz szkoły w Afryce i w ogóle wszystko jest, wiesz, piękne i tak dalej, tak? To jest jeden ze scenariuszy. Taki średni scenariusz to jest to, że tracisz pieniądze w pół roku, jesteś na długach, zamykasz biznes, 2 lata spłacasz długi, potem znajdujesz pracę i sobie żyjesz szczęśliwie. To jest taki średni scenariusz, który najczęściej się przybiera. A najgorszy scenariusz to jest taki, że no prowadzisz tę firmę, no chciałeś sprzedać za 1 000 000, sprzedałeś za pół i tak, wiesz, nie jest tak źle, ale mogło być lepiej, jakieś tam kredyty wziąłeś, więc prowadzisz tą firmę, żeby rolować spłatę długów i wiesz, i tak sobie funkcjonujesz, mając nadzieję, że nowy sezon będzie lepiej, ale jest tak jak jest i tak sobie brniesz w to, robiąc po 12 godzin na dobę do końca życia. I to jest najgorszy scenariusz, właśnie ci ludzie wytrwali tak mają. No dobrze, no to ja mam 4. wariant. Jakie? Mnie tutaj ciężko zaskoczyć, bo ja już mówię, nie mądrzę się, natomiast przeżyłem sporo w życiu i jeszcze raz, gdybym rzeczywiście potykał się, nie wstawał, to mógłbym tutaj poddać się. Natomiast powiem tak, po pierwsze, ja nie założyłem w ogóle czegoś, że ja muszę mieć nie wiadomo ile. Ja wiesz, jak pierwszy pomysł był taki, 10 lat temu powiedziałem sobie tak, chcę pracować mniej i zarabiać więcej. To był pierwszy jakby krok do tego, żeby zmienić swoje życie.
Więc jak okazało się, że pracując połowę tego czasu, co w szkole, zarabiam chociażby te same pieniądze, to dla mnie to już było wartościowe. Kiedy uwolniłem się od takich szefów, pisania sprawozdań, jakichś takich rzeczy, całej biurokracji, ja już byłem szczęśliwy, mając te same pieniądze. Natomiast od kilku lat co chwilę idę do góry i znowu następna rzecz. Ja już jestem teraz w tym momencie, w którym ja już na przykład sam fizycznie, ja już nie chcę więcej pracować, jestem szczęśliwie zadowolony z tego, co mam. I powiem Ci tak, czy ja bym, jakbym miał zarabiać, nie wiem, 50 tysięcy albo 100 tysięcy i się zajeżdżać, tak jak ludzie w korporacjach, to od razu mówię, dziękuję, wysiadam. Więc to ja jestem panem mojego losu w tym momencie i ja jestem szczęśliwy, dlatego że potrafię zdecydować. A to nie jest tak trochę, że z wiekiem takie myśli przychodzą, bo na początku człowiek jest głodny i potrzebuje gniazdo zbudować i wiesz... I... No, z drugiej strony, kiedy w 2000 roku urodził się mój syn, a ja wokół wieku 14 lat już byłem chyba jakoś tak dziwnie świadomy, powiedziałem sobie tak, jeżeli będę miał kiedyś rodzinę i będę miał dzieci, to będzie dla mnie najważniejsza rzecz. I powiem Ci, że od 2000 roku do dosłownie czasu, kiedy on skończył 19 lat, czyli akurat to był ten czas, kiedy ja kończyłem 30 lat pracy, a on kończył szkołę średnią, skupiłem się absolutnie na tym, żeby być ojcem, być na miejscu, jako nauczyciel miałem więcej czasu i tak dalej. I nawet ja nie myślałem o tym, żeby w tym czasie pracować, robić jakieś biznesy i tak dalej. Byłem szczęśliwym rodzicem, zadowolonym, spełnionym nauczycielem, trenerem i tak dalej, i tak dalej. I kiedy on skończył te 19 lat, poszedł na studia, ja pomyślałem sobie, to jest ta druga szansa. I wtedy wreszcie masz czas. Tak, podjąłem decyzję o tym, że to teraz je dla siebie, ale też powiem uczciwie jako rodzic, że dla niego, żeby on zobaczył, że nie trzeba żyć całe życie, nie przeżyć całego życia gdzieś tam na jakiejś smyczy w jakiejś tam firmie, tylko można spróbować samemu, podjąłem decyzję, że to zrobię. I niezależnie od tego, gdyby nawet nie wyszło, to i tak bym był szczęśliwy, że podjąłem wyzwanie. A że układa się wszystko bardzo dobrze i jemu się ułożyło w głowie przez te 4 lata ostatnie bardzo ładnie, no to jestem tym bardziej zadowolony. Także jeszcze raz, biznes wcale mi się nie kojarzy absolutnie z mega pieniędzmi, samolotami, możliwością kupowania wszystkiego, natomiast mi kojarzy się ze szczęściem, z wolnością, z tym, że ja mogę decydować, ile pracuję, dla kogo pracuję, nie chce mi się to, nie zrobię, a jak chcę, to pracuję więcej. Dla mnie to jest magia. No bo mi się tak trochę wielki biznes kojarzy z tym, tylko może te samoloty, o których powiedziałeś, to może niekoniecznie jest, wiesz, ten luksus, tylko to jest przymus, bo potrzebujesz się przemieścić bardzo szybko, bo jesteś tak potrzebny i niezbędny, że musisz być raz w lewej stronie, rozumiem, raz w prawej stronie, nie? I to jest takie, rozumiem, takie tylko... przekleństwo trochę. To nie jest to, że ty sobie luksusujesz, tylko ty musisz, okay, bo ci firma padnie. No tak jak mówię, rowerem bym nie dojechał we wszystkie miejsca, muszę jechać samochodem. To jest jakby, to jest piętro wyżej. Natomiast mogę każdemu powiedzieć, kto wchodzi w biznes i właśnie zaczyna w którymś momencie przyglądać się, że to jego życie wcale nie jest takie piękne. I mówię, ma pieniądze. A miałem okazję poznać naprawdę ludzi bardzo bogatych, którzy mają wielkie pieniądze i okazuje się, że oni są dokładnie tak samo nieszczęśliwi jak ci, którzy nie mają tych pieniędzy, tylko mają inne problemy. Zatem to jakby tylko mi upewniło w tym, że mam rację, robiąc to wszystko w życiu, co kocham, mając tego przyjemność, satysfakcję, a pieniądze... Ja, wiesz co, bardzo dużo czasu w Afryce spędziłem i chociaż tam ludzie nic nie mają, to są dużo szczęśliwsi, bo po prostu nie potrafią myśleć, tak, myśleć do przodu, myśleć, wiesz, o czasie, co się stanie jutro, jakie są konsekwencje pewnych działań. Ludzie inteligentni widzą te konsekwencje i nie pójdą spać, dopóki nie sprawdzą, czy ogrodzenie jest, wiesz, zamknięte, okay, żeby krowy nie wyszły, czy cokolwiek. I oni ciągle myślą o problemach, ciągle myślą o problemach, ciągle. Ostatecznie kto jest lepszy, kto jest szczęśliwszy. No właśnie, nie? Tutaj jak mówisz o tym, to miałem przyjemność, w 2005 załapałem się na taki program zdobywcy, byliśmy w Nepalu, więc, a to też ciekawe, mając 15 lat, kiedy wszedłem pierwszy raz na Kasprowy Wierch, pomyślałem sobie, wow, jakie to jest super, kiedyś będę chciał pojechać do Nepalu, wejść na jakiś 8-tysięcznik. Słuchajcie, minęło trochę tych lat, i spełniło się jedno z moich marzeń, czyli pojechałem do Nepalu, byłem pod Everestem, nie wchodziłem tam, ale już wchodząc na 619 na Lobucze i stwierdziłem, starszy, więc ja jestem w stanie spełnić swoje rzeczy, nie osiągając nawet dokładnie tego, co sobie zaplanowałem, ale będąc blisko, bo stwierdziłem, że to mi wystarczy, zamykam ten rozdział i tyle. Ale co, byłeś tak wyczerpany, że świadomie powiedziałeś? Nie, to był taki plan, no po prostu to był program, w którym w nagrodę był wyjazd dla 5 osób do Nepalu i wejście z Krzysztofem Wielickim w ogóle, także wielka gratka. To znaczy, czemu tam już będąc na miejscu nie skorzystałeś, żeby, a jeszcze jedną stację, a jeszcze jedną. Ale nie ma tak, to tak nie działa. Był szczyt 619, Everest. A, to szczyt był taki.
okay. Był po drugiej stronie, także no nie tam, że... Myślałem, że wchodziłeś na Everest i się zatrzymałeś gdzieś tam. Nie, to okay. nie, to z kolei było nieosiągalne. To i tak w tamtym czasie ta cała wyprawa przed dziećmi kosztowała 20 tysięcy, to było nieosiągalne dla mnie finansowo, a jednak spełniły się moje marzenia. Więc po drodze takich rzeczy się wydarzyło u mnie sporo, dlatego ja czytam między wierszami, jak to wygląda i czego mnie to uczy, do czego zmierzam i cały czas jestem szczęśliwy. A tam w ogóle jest jeszcze powietrze na tej wysokości? No, mniej. No więc mówię, z kolei w 97 roku, to też taka szybka historia, przeczytałem książkę Zen w sztuce zdobywania szczytów i jakiś taki Brytyjczyk, 50-latek, stwierdził, że kurde, on jednak pojedzie sobie na Mont Blanc. No i rzeczywiście to zrobił. Ja przeczytałem tą książkę, zadzwoniłem do moich trójki znajomych, powiedziałem, słuchajcie, w przyszłym roku jedziemy na Mont Blanc. Więc zorganizowałem szybką taką akcję amatorską i w 98 pojechaliśmy na Mont Blanc, więc tam szedłem i tam pamiętam, że już było połowa tlenu, czyli na 5000 mamy połowę tlenu, a na 7000 już 1/3. Więc generalnie idzie się po prostu bardzo wolno. No, być może tak jak tu opowiadasz, że masz takie zadyszki, no to tam w zasadzie wszyscy mają, więc nie ma tempa, tylko jest po prostu spacer, krok, przerwa. Wymagająca góra? Inna historia, która... Tak, no ta Mont Blanc. W Nepalu. Mont Blanc? Znaczy Mont Blanc. Nie, no, są oczywiście, nie. No mówię, my poszliśmy taką no, niezupełnie turystyczną, taką trochę wymagającą, ale da się zrobić tylko tak. Same trudności nie są jakby, bo nie wchodziliśmy po skałach, tylko normalnie po śniegu, natomiast okay. No mówię, to byliśmy nie do końca, że tak powiem, przygotowani od strony technicznej, bo okazało się ostatecznie, że cała moja ekipa gdzieś tam została w jednym miejscu, a ja wiesz, w obszarze beztlenowym po prostu byłem tak zafiksowany na tą drogę, że poszedłem sam, w ogóle tam wszedłem, szczerze mówiąc, otarłem się tam. Zgubiłeś kolegów, no. No, znaczy otarłem się o śmieć, tam różne rzeczy, ale jakoś przeżyłem. Ale to było mało, no więc wiesz, człowiek później dalej szukał i miałem jeszcze niestety kilka przygód. W 2002 roku z kolei tutaj w Tatrach byliśmy w trójkę z kolegami, chcieliśmy zrobić Orlą Perć zimą i tam jakieś różne cuda. No i porwała nas lawina i niestety jeden kolega zginął, więc tam się fizycznie się otarłem o to, jak jakieś takie potrzeby cierpienia, marzenia i tak dalej przeplatają się i jak blisko jesteśmy śmierci nieraz, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. No jak się łazi po górach, to się jest blisko śmierci. Jak się siedzi przed komputerem, to tak no, jest. No ale prąd też cię może kopnąć. To nie oszukuj się. No może. Ostatnio nawet spaliłem jeden kontroler, bo próbowałem naprawić, pogorszyłem i teraz muszę jechać naprawiać. No. Dobra. Okej. Okay. Bo już przeszliśmy ten całą karierę, tak, cokolwiek, co robisz, ale na dobrą sprawę nie powiedziałeś, jaki ten plan podboju świata teraz, już jak po 30 latach działalność zaczynasz. No edukacja, ale w którą stronę? No bo można przybrać, nie wiem, rolę takiego eksperta, czyli pisać książki, tłumaczyć, gadać, można otwierać szkoły, można, nie wiem, jakieś certyfikaty organizować, podwyższać kwalifikacje ludziom, organizować szkółki, zostać trenerem takim full time, można powiedzieć, w kilku grupach. Gdzie tutaj ten plan? Znaczy, wiesz co, to widzisz, to tak, ja mam takie długodystansowe wszystkie działania, wszystkie plany, więc tutaj jakby 30 lat w oświacie, z tego cały czas poszukiwanie jakiegoś takiego modelu, jak ludzi przekonywać do tego, żeby dbali o siebie tak kompleksowo. No i dosłownie miesiąc temu, 10 stycznia, odpaliłem, tak mówiąc, taki projekt, który jest taką kwintesencją tych moich doświadczeń, bo od kilku lat, to znaczy tak, w 99 roku wymyśliłem taki program w szkole, jeszcze pracowałem Kalos Kagatos. Szukałem jakby połączenia ciała, ducha i umysłu i wtedy tam pamiętam, co mnie sprowokowało, bo zawsze był podział. Ci są mądrzy, bo chodzą na olimpiadę z polskiego z matmy, a WF-iści, znaczy sportowcy to są do odbiegania, skakania i tam bla, bla, bla. Bardzo mi to bolało zawsze, bo nie miałem takiego poczucia i stworzyłem pierwszy taki projekt, pamiętam, przycisnąłem mojego dyrektora, że mówię, nie, my musimy zrobić taki program, w którym będzie jedno i drugie się zazębiało. No i tam to był taki pierwszy projekt, gdzie przez cały rok, przez 10 miesięcy dzieciaki co miesiąc miały różnego rodzaju zadania intelektualne i sportowe i wygrywał tylko ten, który był całą kompleksowo najlepszy. I to był taki pierwszy krok. Później przez kilka lat robiłem nawet takie większe programy, tutaj w 2007 roku zrobiłem w Elblągu dla szkół średnich, taki duży program dwumiesięczny, tam było trzymiesięczny nawet, tam w ogóle dostałem na dofinansowanie.
I tak wszystko to się powoli rozwijało. Po drodze pojawił się ten właśnie projekt poszukiwań dalszych, czyli jakby rozwoju na tych trzech płaszczyznach, więc od kilku lat przynajmniej, tak mam nazwę firmy, Open Balance, więc jakby szukam połączenia i jakby takiego ciągłego rozwoju równoległego, ale w tych trzech obszarach. Oczywiście trochę tak jak w triatlonie. Na przykład jak triatlonista pływa bardzo dobrze, jeździ średnio, no to szuka rozwiązania, jak tu podnieść swoje możliwości, więc wybiera, co trzeba, na czym się trzeba skupić bardziej. I to jest tak samo, u każdego jest trochę inaczej. Jedni bardziej dbają o zdrowie i nie bardziej duchowy, jedni o intelektualny. Natomiast ja, widząc to już całościowo, staram się im pomagać osiągnąć taką właśnie równowagę. Okej, okay, czyli coaching? Wszystko razem, nawet w czyli dosłownie, kariera eksperta. Znaczy nie, powiem tak, to wszystko jest w drodze jeszcze, powiem tak, na przykład sam jestem jakby całe życie w drodze, bo na przykład teraz ja z kolei jeżdżę do Wojciecha Eichelbergera na superwizję, więc cały czas się uczę, mając 50 kilka lat i pokazuję wszystkim w koło, że mówię, nigdy się nie zatrzymujcie, zawsze jest ktoś, kto jest mądrzejszy od was, wie więcej, więc jakby się cały czas rozwijam i tutaj powiem tak, coaching, czy to w ogóle jakaś praca nauczyciela i tak dalej, to wszystko gdzieś tam szło po drodze, ale dzisiaj dosłownie ja już wiem dokładnie, kim jestem. Jestem trenerem. I tak jak w psychologii, powiedzmy, to jest takie dosyć dyskusyjne, tak? No jak to powinno się z kimś pracować, czy trzeba z niego tam gdzieś wyciągać informacje, podprowadzać i tak dalej. Ja już jestem pogodzony z tym, że jestem trenerem, czyli przychodzi do mnie ktoś, kto chce przebiec 10 kilometrów. I ja mu tłumaczę, słuchaj, to i to wiem na pewno, to działa tak i tak. Jeżeli chcesz, to bierz to, jeżeli nie, szukaj dalej. I tak samo tutaj, jeżeli ktoś mi opowiada swoją historię, a mi się uda połączyć te kropki, ja po prostu to mówię razem, umysł jakby z duchem i z doświadczeniem mówi mi, że to jest tak, to ja mu pokazuję rozwiązania, 2 czy 3, mówię, wybierz któreś, twoja decyzja, co z tym zrobisz. I to po prostu działa, także nawet mam taki projekt właśnie z Olą, chcemy złożyć trening zmiany osobistej. To w Polsce jakby chyba wprost nie występuje okay. Jakby taka formuła, także dosłownie nie jakiś tam coaching, nie jakieś tam zmiany i tak dalej, tylko dosłownie trening zmiany osobistej. I mam już, mówię, materiały, mam to wszystko, bo już pracuję właśnie w tej chwili, ale to jest dosyć świeże. Także widzisz, 50 kilka lat mi zajęło to, żeby do tego dojść, ale chcę żyć do setki i tu zawsze żartobliwie, ale zapraszam cię na moje setne urodziny w 2068 i zawsze wszyscy mówią, trenerze, ja nie wiem, czy ja dożyję. Ja mówię, to się staraj. Więc, skoro jesteś 15 lat młodszy, masz spore szanse. Zatem okay. To wiesz, naprawdę mi się nie śpieszy, bo ja wiem, że świata tego nie da się zmienić nagle, nie da się go pogonić, po prostu pewne procesy trwają. Niektórych nie da się nigdy wyciągnąć na prosto, a niektórym można pomóc, więc ja skupiam się tylko i wyłącznie na tych osobach, które są gotowe. Nawet, zobacz, nie biznesowo zupełnie, reklamując mój produkt powiedziałem, że zapraszam, ale zanim ja wciągnę cię na tak zwaną listę, musisz spełnić pewne warunki. Czyli nie to, że tylko chcesz, bo mi zapłacisz, nie. Ja muszę wiedzieć, że jesteś gotowa i gotowy. Więc tutaj to już trochę trudniej, bo podejrzewam, że większe pieniądze są w tym, żeby odchudzić kogoś ze 150 na 140, niż żeby zrobić z kogoś, nie wiem, jakiegoś wicemistrza świata. Nie, to oczywiście. Tak, no znaczy, ale zobacz, skoro los nas połączył dzisiaj, spotkamy się za 30 lat i ja nie wiem, w którym miejscu ty będziesz i ja będę, ale na 100% ja będę za 30 lat nadal szczęśliwy, zadowolony, mając może trochę więcej, natomiast czy ty będziesz multimilionerem i będziesz szczęśliwy z tego, co masz, trudno powiedzieć, tak? Natomiast ja już to wiem. A jak ciebie zapytam, gdzie będzie za 30 lat, to co powiesz? Nie wiem, gdzie będę za 30 lat. No, znaczy i mentalnie, i fizycznie i tak dalej, no więc właśnie. No bo natomiast ja wiem. Na czym, wiesz, na czym polega ten open minder i w ogóle open balance, to jest coś takiego. Ja wstaję rano i ja dokładnie wiem już, jak żyć. Co mam robić, jak mam robić i tak dalej. Nie mam wątpliwości. Nie stresuję się problemami czy chorobami, natomiast jak widzę szanse, no to je wykorzystuję. Tak, wiesz, to ten wewnętrzny... A to nie jest takie trochę lekceważenie rzeczywistości? Dlaczego? No bo wiesz, nikt nie potrafi przewidzieć, ale co ja nie przewiduję za 30 lat. Absolutnie, nie, to w ogóle nie, ja nie przewiduję, tylko wiesz co, to jest, to mówię, bardzo dużo czerpię z filozofii stoickiej, jakoś teraz w ogóle jest takie odnowienie, taki neostoicyzm się pojawił, fajnie, bo akurat też ucząc się angielskiego, słucham bardzo dużo tych nagrań po angielsku i akurat jest bardzo dużo stoickich, no więc mi to po drodze pasuje, no i wiesz, i tam jest jakby proste hasło, nieważne co się przydarza, ważne co o tym myślisz, więc ja dokładnie według tego działam, więc ja się nie obawiam, co mi się przydarza, więc ja o tym myślę pozytywnie, wykorzystuję to jako lekcję stoicką do tego, żeby się rozwinąć i dzięki temu śpię spokojnie. Tak bym to w największym skrócie przedstawił. A to nie jest tak, że właśnie powinniśmy ciągle myśleć, co się może złego zdarzyć i zabezpieczać przed tym?
Nie, absolutnie. To wiesz co, to absolutnie nie działa. To mamy klasyka i psychologii i w ogóle tego wszystkiego, czego się w życiu nauczyłem. No mówię, zobacz, to jest tak, jakbym myślał w ten sposób. Obawiam się, że mój syn wyjdzie na podwórko i wpadnie w dziurę, tak? I mówię, tak. Uważaj, synu, tam jest dziura, uważaj, bo tam wszyscy nie wpadają. Idę i załatam tą dziurę. Nie, dobra, ale chodzi o sam fakt. Natomiast ja robię wszystko odwrotnie, czyli przygotowuję go, trenuję, usprawniam i tak dalej, że nawet gdyby nie zauważył tej dziury, to on przeskoczy przez nią, przejdzie i tak dalej, i tak dalej. Czyli przygotowuję dzieci i siebie na wszelkie zdarzenia, natomiast mówię, nie jestem w stanie przewidzieć, co mnie spotka. I cały program, na przykład ten pierwszy Kalos Kagatos, polega na tym, że szedłem z ludźmi w teren i oni mówili, a jak to pan sobie przygotował to wszystko? Ja mówię, nie, ja po prostu szedłem i obserwowałem, co się dzieje, mówię, słuchajcie, rozwiążmy tą sytuację, uczmy się, tak jak w życiu, rozwiązywać na bieżąco, czyli mówić, zdobywajcie wszelkie kompetencje, żeby poradzić sobie wtedy, kiedy coś was spotka. I to jest taka moja wizja. I to działa. No, tylko potem... Nawet jak ci się wydaje, że jesteś przygotowany, to rzeczywistość potrafi naprawdę różne dziwne rzeczy mówić, no tak. czy sprawić. Taką kiedyś zrobiłem historię, która była przenośnią takich właśnie tego pozytywnego myślenia i tak dalej, że bardzo często my tych ludzi, którzy nie odnieśli sukcesu, a próbowali, po prostu nie widzimy, bo oni sobie gdzieś tam w depresjach, w swoich kawalerkach wykupili abonament na grę MMO i sobie siedzą cicho i piją piwko wieczorami i nikomu nie przeszkadzają. I my ich nie widzimy, tych, co ponieśli porażkę, i bardzo często, czy te Facebooki, nie Facebooki, są pełne ludzi takich, wiesz, mądrych cytatów i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie wyobrażam lemingi, tak? Kojarzysz lemingi, to taka gra była, nie wiem, to podobno takie zwierzątka są i one podobno lubią skakać z klifu, tak? Nie wiem, czy to prawda, nieprawda, i jeden na ileś tam przeżywa i jest, wiesz, wywiad w telewizji z takim jednym połamanym, znaczy takim trochę złamana ręka, ale przeżył, tam same ciała tych lemingów w tle i taka setka w telewizji, jak ci się to udało, tak? No ja tak pozytywnie myślałem i tak dalej, i tak dalej. A może po prostu, wiesz, jak 100 lemingów skacze, no to zwykłe prawdopodobieństwo tak. jest i tutaj nie ma znaczenia, czy ty masz takie myślenie, nie takie myślenie, tylko po prostu będzie, znaczy, jak będzie. I powiem ci to, co mówię bardzo często. Gdybym miał tutaj 25 lat, skończyłbym najlepszą studię psychologiczną i bym takie teorie mówił, powiedziałbyś, człowieku, bardzo ładnie mówisz, ale co ty wiesz o życiu? Natomiast dlatego i śmiem twierdzić, że ludzie trochę szanują mnie za to, że przeżyłem tak naprawdę i ja zawsze mówię o doświadczaniu bezpośrednim. Teoria jest tylko po to, żeby się czegoś nauczyć, ale mówię, całe projekty, wszystkie, które robię, to opieram się na tym, że my robimy to po prostu. Rozmawiamy, dyskutujemy, ale mówię, najważniejsze jest działanie. I teraz, skoro przeżyłem ileś tych rzeczy, słuchaj, przez moje tak zwane ręce, przez karierę przeszło, nie wiem, 500 może osób różnych, w różnych wariantach, w szkole, znaczy to nawet więcej, już nawet nie liczę uczniów. Jeżeli po iluś latach, wracają po 20 latach do mnie uczniowie i mówią, panie Bogdanie, te 3 lata w tej szkole albo 3 lata w klubie zmieniło całe moje życie. Dzisiaj umiem to, tamto, pamiętam o tym i tak dalej. Więc ja już mam, wiesz, 30 lat wiedzy o tym, że to działa, więc ja nie jestem teoretykiem, ja po prostu wiem. I tu nieskromnie powiem, że to akurat wiem. I to jest akurat bardzo miłe, tak? Bo swego czasu też, jak jeszcze dzieciakiem byłem, to szkoły odwiedzałem z pogadankami o przedsiębiorczości, no bo wtedy byłem znany i tak dalej. No do tej pory mi czasami ktoś potrafi maila napisać tam po 15 czy 20 latach, więc tak, takie efekty są miłe i gratuluję w ogóle, że coś takiego jest, ale to nadal ten twój argument o tym, że ty tego doświadczyłeś, nie... To nie jest argument przeciwko temu, wiesz, złożoności świata, bo doświadczenie nas bardzo dużo uczy, zgadzam się, tak samo jak doświadczenie tego leminga, co przeżył, nauczyło, że trzeba pozytywnie myśleć i się przeżyje, co według mnie nie miało to nic wspólnego z tym, ale doświadczenie nas nie uczy wszystkiego i nie uczy nas na przykład tego, że możemy umrzeć. Tak? Albo bo zawsze nas uczy, że zawsze umiera ktoś inny. Jak jest śmierć, to zawsze umiera ktoś inny. Tak? I to nas uczy doświadczenie. I bardzo często, czy taką trochę sztuką nauki, jest nauka na cudzym doświadczeniu i nauka takiej trochę pokory, żeby tak trochę zejść niżej i posłuchać innych ludzi dookoła. Taka historia z mojego życia. Jak mi firma, na początku ja byłem sam w pokoju moim, potem zatrudniłem kolegę, drugiego, piątego, już w 7 pracowaliśmy, to potem rodzice poszli na górę mieszkać, ja miałem cały dom, doł i tak dalej, potem rodziców trzeba było wnieść i tak dalej. I
zastanawiałem się, że firma mi rośnie tak szybko, że za rok będę potrzebował kolejne 200 metrów kwadratowych, no to muszę zacząć coś kupić, coś szukać. A że z małego miasteczka pochodzę, no to tutaj dużego wyboru nie ma. I kolega mi powiedział, chodź i odwiedź wszystkie ogłoszenia, tam było 16 ogłoszeń. Akurat nie było lokalu pod firmę na 200 metrów, ale mówił, idź do każdego, umów się, garaż, dobra, idź, mów, że chcesz kupić garaż. Ja mówię, po jaką cholerę tam będę rzędny? No ale jakoś tak, jak już mnie trochę zwyzywał, no to poszedłem. No i mówię, no z tymi ludźmi się poznałem. Nagle wszedłem w środowisko ludzi, którzy coś tam z nieruchomościami mają do czynienia. I rzeczywiście facet, który miał garaż, mówi, że tam, a w sumie to nie miałem tego wynająć, bo myślałem, że to się nie wynajmie, ale mam tam gdzieś jak jakiś dom, który jest. I akurat mi to podpasowało, tak? Czyli... mamy często takie różne doświadczenia, że my jesteśmy pewni siebie, za bardzo pewni siebie i tak trochę patrzymy z góry na innych ludzi, którzy nam też trochę podpowiadają, bo i trudno jest nam przyjąć do wiadomości, że rady od kogoś innego są dobre, ponieważ są sprzeczne z tym, co my czujemy instynktownie i się zamykamy na nie, zamiast po prostu spróbować, tylko się po prostu zamykamy, więc to mam takie, do nauki z doświadczenia, nie? Nie, a się z tobą w pełni zgadzam, natomiast jeżeli byś mnie zapytał, to ja cały czas, ja nawet kogokolwiek gdzieś spotykam, ja mówię, że się uczę w zasadzie w każdym miejscu i w każdej sytuacji, więc jestem sam, dowodem jest to chociażby, że cały czas jeżdżę na szkolenia i tak dalej, nigdy nie przyszło mi do głowy, że jestem mądrzejszy od kogokolwiek, natomiast no mówię, wiesz, gdyby to było tylko moje doświadczenia znowu, to bym nie był taki pewny. Natomiast mówię, no jeżeli przez te tyle lat przeżyłem i ludzie, którzy pracowali ze mną, rzeczywiście poszli podobną drogą i osiągają swoje sukcesy, to życie się jakoś układa i oni wracają i mówią o tym, że to miało sens, no to ja się opieram na tym, no nie mówię, że na jakiejś tam mega grupie, ale no wiesz, po tylu latach tych ludzi rzeczywiście się sporo przewinęło. Także, znaczy powiem tak, może odnosisz wrażenie, że jestem nieskromny, ale z drugiej strony powiem tak, do 50 byłem bardzo taki, wiesz, pokolny, nie, ja nie wiem, ale dobrze, zastanowię się i tak dalej. Ale w którymś momencie, kiedy po 50 stwierdziłem, że mówię, ta druga część życia będzie naprawdę najlepszą, biorę się tylko za najlepsze sprawy, robię piękne rzeczy, piękne projekty, to już stwierdziłem, że to już jest czas, kiedy mówię, nie będę się całe życie korzył, że tak powiem, tak mówiąc po chrześcijańsku, że dobra, jestem skromny, mały i tak dalej. Mówię nie, czego nie wiem, to nie wiem, natomiast i mogę na przykład oficjalnie, nawet może jak jestem doktorem fizjologii, jakiś student mnie zapytał o coś, powiedział, nie wiem tego, nie jestem na bieżąco, sprawdzę jutro. Więc ja nie mam z tym problemu. Każdy może mi gdzieś tam o coś zapytać i tak dalej, natomiast uczę każdego, że jeżeli już wiesz dokładnie, a zobacz, na czym to ja opieram, doświadczenia fizyczne to jest jedno, ale to jest coś takiego, my tu mówimy na poziomie takim intuicyjnym. Intuicja gdzieś moja mówi mi, że to ma sens, to działa i w tą stronę warto pójść, no to tym się dzielę także, a każdy weźmie tak czy inaczej, jeśli jest gotowy. Obroniłeś się. Znaczy, obroniłeś. Na tym to polega, bo wiesz, ja znowu odwrotnie tak jak ty, ja na początku byłem taki przemądrzały, agresywny może, taki pewny siebie, że miałem wizję, że świat wygląda tak jak wygląda, wystarczy zrobić to i wszystkie, wiesz, kropki się połączą i nagle potem się nie łączyły i to był problem, dlatego teraz podchodzę zawsze z dystansem do tych moich planów łączenia kropek, i już ich nie chcę łączyć, wtedy się pojawiają ludzie, którzy chcą łączyć je za mnie, bo i to, co z tego mojego charakteru było, to ja jestem prawie autystyczny, tak? Na test na IQ, jakby na AQ, czyli na autyzm, ja jakbym jeden punkt więcej zdobył, to by mnie do poradni wysłali, tak? Więc taki borderline jestem. I ja na przykład nie rozumiem jakichś umiejętności miękkich, nie? Wiesz, no jakieś takie, no wiesz, dla mnie to jest czysta logika wypowiedzi i o co chodzi, a nie jakieś tam, wiesz, emocje, cudawianki, nie? To był mój znowu problem przy budowaniu firmy. Ja jak byłem sam i byłem w warsztacie czy przy komputerze i potrafiłem zrobić produkt, jedna, dwie, trzy osoby, to jeszcze to wszystko funkcjonowało. Jak było 20, no to słuchaj, produkt jest, sprzedaż jest, nie nadążamy z produkcją, bo jakieś konflikty, wiesz, jakieś takie... No właśnie, takie, to widzisz, zobacz.
To się spotkaliśmy właśnie być może, bo ja ci chcę powiedzieć właśnie, że ja z kolei całą tak zwaną karierę zbudowałem właśnie na tych umiejętnościach miękkich, więc ja wszędzie, gdzie jestem, że to mówisz, no znamy się ponad pół godziny i sam będziesz miał swoją opinię na mój temat. Generalnie mówię, dążenie jakby do kompromisu, porozumienie, wspólne jakby działanie i tak dalej, to jest coś, na czym ja buduję wszystko. Ja wiesz, jako nauczyciel, jako trener, jako wychowawca z rodzicami mam kontakty. Tutaj zadałem kiedyś pytanie, czy to możliwe, żeby przez 30 lat nie zdarzył mi się nigdy jak tak zwany wredny rodzic na zebraniu, bo wszyscy mówią, słuchaj, ja już nie mogę wytrzymać, ta pani zawsze ma jakieś pretensje i tak dalej. Każdy przychodził i opowiadał, nie, jakich ona ma rodziców, co kilka lat. A ja mówię, słuchaj, kolejne 5 lat minęło, kolejne 5 lat. Mówię, czy to jest możliwe, że to był przypadek? No ty nie, po prostu odbierasz ich inaczej. Znaleźć te porozumienie, jakieś takie sprawy. Także wiesz... Wiesz, to nie wiem. Nie wiem, co jest to, że szukasz porozumienia. Wydaje mi się, że po prostu jest nadawca komunikatu i odbiorca komunikatu. I też trzeba umieć odbierać te komunikaty, które wysyłamy. Bo jeżeli ktoś na przykład na coś narzeka, to wcale nie znaczy, że on narzeka, że ma do ciebie żal, że ty coś źle zrobiłeś, tylko może cię informuje, co moglibyśmy razem zrobić, żeby coś naprawić. Więc to jest tylko i wyłącznie umiejętność odbioru komunikatów twoja, a nie, że jak jakiejś księżniczce, nauczycielce ktoś tam coś źle powie, ponarzeka, to ona od razu obrażona. No, widzisz, na przykład, właśnie w związku z tym, że nigdy się nie obrażałem, bo nigdy nie uważałem się za kogoś lepszego, więc na przykład nigdy nikt nie był w stanie mnie obrazić. Zobacz, ja powiem ci, jedną z takich ważnych książek też, to jest teraz ostatnio wyszła, córka Bruce'a Lee wypuściła tę książkę Bądź jak woda, przyjacielu. Ale ja pamiętam ten cytat Bądź jak woda, przyjacielu z wielu lat, dużo, dużo wcześniej i pamiętam, że tak myślałem sobie, zobacz, tej wody nie można, nie wiem, weźmiesz mieczem, przetniesz, ona się rozdzieli, złączy się. Gdzieś tam wylejesz ją, ona wejdzie i tak dalej. Jest elastyczna, dopasowuje się, a z drugiej strony ma potężną siłę, kiedy trzeba, potrafi miażdżyć, potrafi, wiesz, dawać życie i tak dalej. Więc gdzieś ta elastyczność taka z tą wodą bardzo mi pasowała, więc myślę, że tak przez całe życie staram się funkcjonować, ale to nie oznacza, że jestem delikatny, wrażliwy, bo tak na marginesie jestem od 5 lat radnym i jestem wykluczony, że tak powiem, ponieważ mam swoje zdanie. To już w ogóle... Wiesz, jaką myśl miałem, jak powiedziałeś ten cytat, że powiedziałeś córka Bruce'a Lee. Tak. Nie powiedziałeś jej imienia i nazwiska, co osiągnęła, tylko to jest takie trochę przykre być znanym z tego, że się jest córką Bruce'a Lee, a nie... nie? Znaczy, no ona wie. Taką myśl miałem, nie? I się zastanawiałem, ja powinienem znać córkę Bruce'a Lee, nie? Po prostu rzeczywiście dziewczyna coś osiągnęła i tak dalej. Nie, no tam jej osiągnięcia są znaczne, już tam nie będę wymieniał, natomiast no wiadomo, jakby ojciec był dużo bardziej znany, ona w ogóle tylko miała 4 lata, kiedy on zmarł, więc ona w ogóle to wszystko napisała z odtworzenia, ale książka jest bardzo dobra, ja powiem, że dosłownie jak kupiłem kiedyś 10 egzemplarzy i najlepszym przyjaciołom rozdaję w prezencie, więc jeżeli to się zainteresuje tematem, podeślę link albo coś tam, ona jest w internecie dostępna. Także, ale taka psychologiczna, Tak. Także jest super w ogóle, co strona, są naprawdę bardzo wartościowe rzeczy. Zresztą w ogóle, zobacz, nie było czasu, ale powiem jeszcze. Kiedy miałem 14 lat, pojawiły się dwie rzeczy na ekranach. Gwiezdne wojny i Wejście smoka. I mnie te dwie rzeczy ukształtowały. Od Bruce'a Lee wziąłem w ogóle sprawność ciała, w ogóle taką filozofię życia i tak dalej. Z Gwiezdnych Wojen wziąłem potęgę mocy, wiesz, te rycerze Jedi i tak dalej. I te dwie rzeczy, one mnie napędzały przez całe życie do dzisiaj. Jak na to mówię, to mam ciarki. A potem zobaczyłeś te ostatnie z Gwiezdne Wojny i cię cholera wzięła i cały stoicyzm wziął w ogóle. Wiem, na czym polega biznes po prostu, niestety. Bez komentarza. Ale zwalili ten film, nie? No niestety, to daleko do tego fundamentu, no ale to tak jest po prostu. Także wiesz, tutaj też widzisz, sam wiesz, jak to jest w biznesie. Jeden, nie wymienię nazwy szkoły, ale też kiedy zaczynała prywatna szkoła, na początku było tam 1000 czy 2000 studentów, było super. Jak to się rozrosło do kilku tysięcy, poziom zaczął spadać i studenci, którzy co roku zaczęli przyjeżdżać, mówią, ale kurde, koszmar, już teraz tragedia w ogóle i tak dalej. Gdzieś tam jakoś poszła niestety, bo za dużo, za mocno, nie było ludzi i tak dalej. Także tutaj nie da się skalować. Nie da się skalować bez utraty jakości. To jest zawsze jest regres do średniej, jeżeli chodzi o skalę i to jest problem. Jest problem. No to tak to właśnie wygląda. Także tak się stało pewnie w przypadku... Ale to przeważnie dlatego, że ludzie sukces bardzo często utożsamiają z wielkością, z zasięgiem, z ilością,
a niekoniecznie właśnie z elitarnością, ze skromnością, a jednak z jakością taką, może z luksusowością. Nie? Zobacz, i tutaj wróćmy do początku naszej rozmowy. Miałem takie poczucie, że właśnie pytasz, jak ten biznes, jak wielki i tak dalej, jak ja mam plany, czy mi to jest potrzebne. Nie, ja jestem na dzień dzisiejszy, bo fakt dopiero 3 lata powiedzmy pracuję, ale jestem samozatrudnionym tak zwanym, ale dla mnie to jest maksymalne szczęście. Ja się poczekaj, to nie zatrudniaj nikogo innego, będziesz szczęśliwy do końca życia. No więc, ale ja nawet jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale na dzień dzisiejszy to sam rozumiem, że skoro ja wiem, czego chcę, jak to robię i tak dalej, to śpię spokojnie, bo mi pracownicy nie chorują, nikt tam nie kombinuje. Dokładnie. Poziom trzymam i zobacz to, że mam już 10 lat dorosłych zawodników, z tego przynajmniej 50% jest cały czas tych samych. Generalnie ludzie ode mnie nie odchodzą, więc ja jestem w stanie utrzymać jakość, o której tu mówimy. Zatem czy ja będę w przyszłości miał 100 pracowników i tak dalej, nie wiem. Natomiast to nie zmienia mojego marzenia tak, o tym, że... Tylko wiesz co, tutaj przedsiębiorcy te też mają trochę taką inne podejście. Pytanie, jak ja mogę bardziej pomóc ludziom? Czy czasami nie pomożenie 10 tysiącom ludzi, żeby wiesz... z 2 na 10 poprawili się na 3 na 10, czy to jest lepsze, czy pomożenie 300 ludziom, którzy się poprawią z 8 na 9 na 9 na 10, nie? I no bardzo tak. Się okazuje, że w tej skali, okej, no nie ma jakości i tak dalej, nie zbudujemy czegoś dużego, ucząc na przykład 300 tysięcy ludzi w Polsce, co to jest rezystor, tranzystor i ucząc ich robienia prostego robota. No tutaj w kosmos nie polecimy, tak? Może ci ludzie, może kiedyś gdzieś tam w kosmos polecią, ale my nie polecimy w kosmos. I to jest często taki problem, czy właśnie robić usługi dla masy, ale bardzo pomóc społeczeństwu, czy wiesz, czy to tak jak Ford. Nie, słuchaj, no, Ford jest idealnym przykładem. Co zrobił Ford? No, wielką fabrykę, bardzo tanie samochody dla każdego człowieka. Nawet jak go nienawidziłeś, bo był nazistą i tam się przyjaźnił z Hitlerem i Żydów nie lubiał, to i tak jeździłeś Fordem. Mhm. Bo tak pomógł społeczeństwu, nie? Znaczy, no tutaj, wiesz co, ja bym ci powiedział znowu, pewna płynność, że tak powiem, w rozwoju. Na przykład jak ja przepracowałem 30 lat i ktoś mi pytał, czemu ty 30 lat zostałeś w tej oświacie? Mówię, podjąłem to wyzwanie w wieku 21 lat, bo tak się ułożyło, że w ogóle zacząłem wcześniej, więc spełniłem się jako nauczyciel, robiąc, że tak powiem, dużo w taki sposób właśnie, tak zwanych mas, no jako nauczyciel miałem tam dostęp do wielu ludzi. Teraz pracuję z mniejszą ilością, ale z kolei na wyższym poziomie i generalnie moim jakby celem jest, zobacz, szkolenie w tej chwili właśnie liderów, którzy z kolei poprowadzą następnych, więc to jest tak jakby ta różnica, że można zrobić jedno i drugie, tylko trzeba wiedzieć, kiedy, na co człowiek jest gotowy. Ja dojrzałem do tego, żeby w tej chwili odmawiać gdzieś tam pracy w szkole, a właśnie robić to, co robię, czyli jakby pomagać bezpośrednio mniejszej ilości ludzi, ale na innym poziomie. Także wszystko jest okej. Tak, na koniec, jak już powiedziałeś, po co ci ta polityka? Znaczy to był ostatni element, znaczy po co była, bo dokładnie w grudniu podjąłem decyzję, że zamykam temat, był przez 4 lata, jak poszedłem tam, to był nawet projekt właśnie, że miałem startować na prezydenta i miałem tutaj już pewne takie przejść podejścia, było blisko, ale wydarzyło się kilka rzeczy, które zmieniły jakby moje poczucie, że to jest ten moment i ta chwila i zostawiłem to. W grudniu zdecydowałem, że zamykam ten rozdział i teraz już nie, dzwonią dosłownie wczoraj też tam ileś komitetów, że o dobra, startuj z nami, jesteś dobry i tak dalej. Ja mówię, ja już nie jestem Matką Teresą, w tej chwili robię dokładnie to, co czuję, robię to, co kocham, robię to najlepiej, jak potrafię i na tym się skupię. Czyli polityka po tych kilku latach w samorządzie cię tak trochę odepchnęła, nie pokochałeś znaczy, tego? Nie, ja wiedziałem, po co tam idę, także tu ja nie byłem zaskoczony, tak? Tylko że mówię, po pierwszym miesiącu okazało się, że już nie bardzo prezydent chce ze mną rozmawiać, a po roku czasu już musiałem zostać radnym niezależnym. Później okazało się, że dla takich ludzi nie ma miejsca, bo wszyscy są zgodni, tylko ja jestem niezgodny. No ale... tak to bywa, być kreatywnym, innowacyjnym i gdzieś tam trzeba za często musimy mówić, że król jest nagi, tak? To wybraliśmy sobie już ten schemat działania. Boguś, wielkie dzięki za rozmowę, naprawdę jestem podekscytowany twoim pozytywnym podejściem do wszystkiego, rzeczywiście zarażasz tym. Cieszę się.
ale też coś czuję, że jak walniemy sobie piwko gdzieś na jakimś zjeździe i to dopiero będą dyskusje. To całkiem niewykluczone, tak. Także mam nadzieję, więc... mam nadzieję, że to ostatnie słowo dla mnie kluczowe, że spotkamy się. No oczywiście, zapraszamy, wpadaj do nas i będziemy działać dalej. I co, powodzenia dalszego życzę. Podbijaj świat. I nawzajem, także spotkamy się na szczycie sukcesu, a co to oznacza, to się przekonamy niebawem. Każdy ma swoją definicję. Trzymaj się, pa. Wszystkiego dobrego. Dzięki.